rozpoczął się 24 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku pieniądze z puszek zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów. W orkiestrowym graniu jak co roku biorą udział braniewianie. W ciągu dzisiejszego dnia na ulicach Braniewa pojawi się blisko 220 wolontariuszy, którzy od 8 rano do 16 będą kwestować na rzecz orkiestry. Jak zwykle ciekawie zapowiada się również część artystyczna. Mamy zaproszone zespoły nie tylko braniewskie, bo z Braniewa jak najbardziej de Casino. Z Braniewa będzie Tomasz Owczarek, będzie grupa wokalna BCK, może niech pozostanie troszeczkę niespodzianki. Będą grupy taneczne, natomiast z przyjezdnych zespołów będziemy mieli Planogram, będziemy mieli Czesław Band z Runowa i będzie ciąg dalszy nastąpił jako Gwiazda Wieczoru. Jest to zespół, który chyba jest w tej chwili w pierwszej 15 muzyki szantowej. W tej chwili mamy już kurs prawa jazdy. Jest to, myślę, taki dosyć fajny motyw w tym, bo jeszcze nigdy nie licytowaliśmy czegoś takiego. Mamy na pewno torty, mamy talony na torty od piekarni warmińskiej. Trudno jest wszystko określić. Mamy sporo gadżetów przywiezionych z Warszawy. Gdy byliśmy u Jurka Owsiaka, dostaliśmy troszeczkę podpisanych rzeczy, więc też będą to ciekawe sprawy. Występy oraz licytacje rozpoczną się od godziny 12 w Braniewskim Centrum Kultury. Braniewski finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zakończy się o godzinie 20 wypuszczeniem światełka do nieba. 24 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z Braniewskiego Centrum Kultury będziecie mogli zobaczyć na żywo za pośrednictwem naszej kamery.